Wyłącznym partnerem transmisji na żywo jest Universal Music Publishing spółka z o.o., właściciel Banku Muzyki Paris Music. Sponsorem głównym gali plebiscytu Sudeckie Kryształy jest Santander Bank Polska. Patroni plebiscytu: marszałek województwa dolnośląskiego, starosta powiatu kłodzkiego, starosta powiatu dzierżoniowskiego, burmistrz Dzierżoniowa, burmistrz Kłodzka, burmistrz Polanicy Zdroju, burmistrz Pieszyc, burmistrz Nowej Rudy, burmistrz Lądka Zdroju, burmistrz Kudowy Zdroju. Mecenasami plebiscytu są Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Wektra S.A., Frankonia Pola, Uzdrowisko Lądek Długopole S.A., Villa Alina w Polanicy Zdroju, Browar Jedlinka, Hotel Dębowy Bioelnes and Spa w Bielawie, Hotel Niemcza Spa, Wino Moich Podróży, BQ Bernadetta Kulawik Studio Mody, Zamek na Skale w Trzebieszowicach, Ski Raft Spływy Pontonowe, Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Plebiscyt gospodarczy Sudeckie Kryształy dofinansowany został z budżetu województwa dolnośląskiego. Właścicielem marki Sudeckie Kryształy oraz producentem wykonawczym gali w Zamku na Skale jest Telewizja Sudecka spółka z o.o. Start spreading the news, I'm living today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it in old New York. And I am wake up in the city that doesn't sleep. And I'm a king of the hill, top of the hill. These little town blues are melting away. I make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I make it. Anywhere, it's up to you. Make it there, I make it.
Drodzy Państwo, powitała nas jakże pięknie Natalia Świerczyńska, która jeszcze do nas powróci, by zaśpiewać jeszcze jeden utwór i o której słów kilka za moment. Tymczasem pozwolę sobie Państwa powitać bardzo serdecznie na tegorocznej gali plebiscytu gospodarczego Sudeckie Kryształy 2018, organizowanego przez Telewizję Sudecką. Dobry wieczór Państwu. Przedstawię się. Mam kilka... No, państwo się uśmiechają, ja wiem, ja też dojrzewam z tą galą. Ale różne rzeczy w życiu mi się przytrafiają, całkiem zabawne. Dzisiaj też na zamku, jakże gościnnym zamku na Skale, miła pani przechodziła tak z dwóch stron. Ruszyliśmy na siebie korytarzem i ona wyraźnie zwolniła gdzieś mijając mnie, patrzyła cały czas na mnie i powiedziała: o matko. Więc ubrałem się jak mężczyzna. Artur Orzech się nazywam. Dobry wieczór Państwu. Drodzy Państwo, niech mi będzie wolno powitać znamienitych gości. Posłankę na Sejm, panią Monikę Wielichowską. Pana Roberta Pietrygę, dyrektora regionu Wałbrzych, Santander Bank Polska S.A. Z tego, co czytałem wczoraj, to pan dyrektor nie przejmie za miesiąc. Znaczy, nie bezpośrednio pan dyrektor, tylko bank, który pan reprezentuje. Swoją drogą gratulacje, bo rzeczywiście bank prężny, do którego banku się nie zapisze, to oni przejmują wszystkie. Także gratuluję i witamy serdecznie na gali. Witam członków kapituły Sudeckich Kryształów, panią dyrektor Banku Zachodniego w Dzierżoniowie, panią Sylwię Kronenberg. Panią Dorotę Konieczną-Enozel, burmistrza Pieszyc. Panią Kingę Banaszak, przedstawiciela Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju. Panią Elżbietę Szumską, właścicielkę kopalni Złota w Złotymstoku. Panią Elżbietę Bisikiewicz z Wydziału Promocji Urzędu Miasta Nowej Rudy. Pana Marka Pioruna, wicestarostę Dzierżoniowskiego. Pana Macieja Awiżenia, starostę Kłodzkiego. Pana Dariusza Kucharskiego, burmistrza Dzierżoniowa. Pana Michała Piszko, burmistrza Kłodzka. Pana Tomasza Kilińskiego, burmistrza Nowej Rudy. Pana Jerzego Terleckiego, burmistrza Polanicy-Zdroju. Pana Piotra Maziarza, burmistrza Kudowy-Zdroju. Pana Romana Kaczmarczyka, burmistrza Lądka-Zdroju. Pana Krzysztofa Zawadzkiego, prezesa firmy Franconia Poland. Pana Eugeniusza Świszcza, prezesa firmy Domino Polska. Pana doktora Andrzeja Hordyja, specjalistę w dziedzinie pozyskiwania środków unijnych. Pana Zbigniewa Piotrowicza, prezesa uzdrowiska Lądek Długopole S.A. Pana Tomasza Dymkowskiego, właściciela hotelu Niemcza Spa. Witam wszystkich radnych z samorządu lokalnego oraz Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Witamy serdecznie przedsiębiorców i zaproszonych gości. A na scenę poproszę teraz organizatora plebiscytu gospodarczego Sudeckie Kryształy, właściciela Telewizji Sudeckiej, powszechnie znanego nam Adama Pachurę. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja na krótko jak zawsze. Cieszę się bardzo, że tak tłumnie, a w tym roku praktycznie w komplecie wszyscy samorządowcy. Szczególnie dziękuję panu burmistrzowi Polanicy-Zdroju, który chyba po raz pierwszy jest na tej uroczystości. Witam wszystkich widzów Telewizji Sudeckiej na kanale 140 w cyfrowej pakiecie Wektrzy. Witam oczywiście na Facebooku, na Twitterze, na YouTube. Witam wszystkich Państwa i mam nadzieję, że te najbliższe dwie godziny spędzimy naprawdę w przesympatycznej atmosferze. Udanej zabawy. Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, obiecałem, że do Natalii wrócimy, która była, umknęła nam, ale już zaprosimy ją za moment ponownie. Wokalistka jazzowa, uczestniczka szóstej edycji telewizyjnego muzycznego programu The Voice of Poland, pomysłodawczyni projektu I Love Sinatra, co słychać już było na wstępie. Natalia to artystka kompletna, śpiewa, komponuje, pisze teksty. Takich ludzi naprawdę potrzebujemy, nie tylko takich, którzy potrafią śpiewać, ale też takich, którzy potrafią coś dać od siebie. Obecnie pracuje nad ukończeniem debiutanckiego albumu. Dziś zaśpiewa dla Państwa ponownie repertuar legendarnego amerykańskiego wokalisty, bożyszcza kobiet Franka Sinatry, Natalia Świerczyńska. Natalio, zapraszamy Cię. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I live every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each shadow curse, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it. What has she?
Natalia Świerczyńska. Bardzo Ci dziękujemy, Natalia. Tak przy okazji wokalistek, w zeszłym tygodniu miałem też ogromną przyjemność prowadzić legendarny festiwal jazzowy w Sopocie, Sopot Jazz Festival, i tam muzycy jazzowi przekazali mi informację taką oto, oczywiście anegdotyczną, ale jakże prawdziwą z drugiej strony życiowo, kim jest koleżanka wokalistki. Więc koleżanka wokalistki jest też wokalistką, tylko gorzej śpiewa. Wszystkie pozostałe są rywalkami. Drodzy Państwo, przechodzimy do nagród. Nadszedł bowiem ten czas na ogłoszenie wyników, przyznanie tytułów oraz wręczenie wyróżnień w plebiscycie gospodarczym Sudeckie Kryształy 2018. Przechodzimy do pierwszej kategorii i spójrzmy, kto w tej kategorii był nominowany i cóż to za kategoria. Najlepsza firma odpowiedzialnego biznesu. Wielobranżowa spółdzielnia socjalna Arte w Bielawie powstała w 2012 roku. Świadczy usługi w zakresie remontowo-budowlanym, pielęgnacji zieleni oraz ręcznego zdobnictwa ceramiki. Spółdzielnia socjalna to nie tylko świadczenie usług, ale przede wszystkim inwestycja w człowieka i danie szansy dla ludzi, którzy w pewnym momencie życia zostali wykluczeni ze społeczeństwa i mimo posiadanego fachu, ze względu na swoją przeszłość, nie mogli znaleźć pracy. Spółdzielnia socjalna Arte świadczy usługi dla wielu podmiotów gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowej w Bielawie. Współpracuje również z miastem w zakresie profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym. Firma Matplast z Nowej Rudy powstała w 1998 roku jako jednoosobowa działalność gospodarcza pana Artura Kołodzieja. Od początku istnienia głównym profilem produkcji są okna i drzwi z PCV oraz aluminium. Przez kilkanaście lat firma nieustannie się rozwija, stawiając na kapitał ludzki w oparciu o działania w aspekcie odpowiedzialnego biznesu. Pracownicy podejmują decyzje zespołowo dotyczące optymalizacji produkcji, czasu i sposobu jej wykonania. U ludzi budowane jest zaufanie, tworząc zgrany zespół, oddając im pełną władzę i swobodę w podejmowaniu decyzji. Rozwój oparty jest na zespole, który działa we własnym rytmie. Cooper Standards z Dzierżoniowa to największa firma w regionie, która jest globalnym producentem różnego rodzaju uszczelnień do karoserii samochodowych. W każdym miejscu, gdzie znajdują się oddziały firmy, prowadzi działania na rzecz poprawy warunków lokalnych społeczności poprzez wsparcie akcji oraz organizacji charytatywnych związanych z edukacją, zdrowiem oraz poprawą warunków otaczającego środowiska naturalnego. Co roku pracownicy firmy oraz ich rodziny angażują się w działania na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. Cooper Standards Dzierżoniowa to firma o silnych fundamentach z zasadami odpowiedzialnego biznesu. Firma Unison z Dzierżoniowa jest częścią amerykańskiej spółki General Electric, będącej pionierem i jedną z największych korporacji na świecie, zajmującej się produkcją silników, systemów lotniczych oraz serwisem tych części do samolotów zarówno militarnych, jak i pasażerskich. Pracownicy Unisona wspierają lokalną społeczność, organizując kilka razy w roku rozmaite wydarzenia, które mają na celu niesienie pomocy osobom ubogim i potrzebującym, wspieranie instytucji takich jak domy dziecka, ośrodki szkolno-edukacyjne, szkoły oraz organizacje charytatywne. Firma prowadzi również działania mające na celu wspieranie rodzin pracowników oraz osiągnięcia przez nich równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym. Tak,
to poznaliśmy nominacje, czas na odczytanie decyzji kapituły. Poproszę o to dyrektor Banku Zachodniego w Dzierżoniowie, panią Sylwię Kronenberg oraz pana Eugeniusza Świszcza, prezesa firmy Domino Polska, jednocześnie laureata w tej kategorii z ubiegłego roku. Zapraszam państwa. Dobry wieczór państwu. Bardzo się cieszę, że kolejny rok z rzędu mogę uczestniczyć w Gali Sudeckich Kryształów, kiedyś jako Santander Bank Zachodni WBK, dzisiaj jako Santander Bank Polska, ale tak naprawdę największą radością jest móc być tutaj razem z państwem. Witam raz jeszcze uprzejmie. Dobry wieczór państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam przyjemność wręczenia tej nagrody. Bardzo przyjemnie wręczyć to i pogratulować zwycięzcy, a naprawdę nie było łatwo w tym roku. Następuje złamanie pieczęci. I zwolnienie maszyny losującej. Sudecki Kryształ 2018 w kategorii najlepsza firma odpowiedzialnego biznesu otrzymuje Cooper Standard. Gratuluję. Gratulacje dla zwycięzcy. Zapraszamy panią Beatę Roczą, dyrektora zakładu Cooper Standard z Dzierżoniowa, po odebranie statuetki Sudeckiego Kryształu. I dyplom. Jest także jakże niewidoczny voucher. Gratulacje. Proszę z nami pozostać, proszę nie odchodzić, bo pragniemy także uhonorować na scenie laureatów drugiego i trzeciego miejsca. Drugie miejsce w tej kategorii otrzymuje firma Unison Engine Components Poland, również z Dzierżoniowa. Odebranie dyplomu proszę dyrektora pana Jacka Straszaka. W tej kategorii kapituła postanowiła przyznać również dwa trzecie miejsca, które otrzymują firma Matplast z Nowej Rudy oraz spółdzielnia socjalna Arte z Bielawy. O odebranie dyplomów poproszę panią Joannę Wróbel-Barwińską, prokurenta firmy Matplast, oraz pana Jarosława Pileckiego, prezesa spółdzielni socjalnej Arte. To prezentują się laureaci, wszyscy laureaci pierwszej kategorii, a panią dyrektor Beatę Roczą z zakładu Cooper Standard z Dzierżoniowa proszę o zabranie głosu. Dobry wieczór państwu. Jakże cenna jest ta nagroda. Ze względu na kategorię, ze względu na szanowne gremium, które je przyznało, jak również tutaj na to cudowne miejsce, w którym dziś jesteśmy. Bardzo dziękuję w imieniu zarządu Cooper Standard Dzierżoniów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Gratulujemy. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję. No i pierwsza statuetka, pierwsza nagrody tegorocznej gali rozdana. A sprawdźmy, kto został nominowany w kategorii drugiej w tym roku. Najlepszy produkt turystyczny. Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju to niezwykłe miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie intrygującego. Świetne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Można tu poznać historię zabawek z innej perspektywy i przenieść się do miniaturowego świata. Muzeum Zabawek Kudowa zostało otwarte w grudniu 2002 roku przez małżeństwo miłośników zabawek,
niektórzy po wielu latach gromadzenia eksponatów postanowili je pokazać szerszemu gronu. Pałac Bielawa Hotel Spa Sport u podnóża Gór Sowich to wyjątkowe miejsce na mapie hotelowej Dolnego Śląska. Połączenie zabytkowej architektury, eleganckich wnętrz z profesjonalnie i bogato wyposażonymi gabinetami kosmetycznymi oraz nowoczesnym centrum sportowym. Wszystko to zintegrowane ze strefą basenowo-saunową i pięknym parkiem. To idealne miejsce do wypoczynku dla ludzi nie tylko aktywnych. Zamek Książ jest jednym z największych zamków w Polsce i Europie i jednocześnie największym zamkiem na Dolnym Śląsku. Zbudowany na urwistym skalnym cyplu na wysokości 395 metrów nad poziomem morza, otoczony głęboką kotliną porośniętą lasem. Niegdyś nazywany był Perłą Śląska, a także Zamkiem z Bajki. Położony na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Jest budowlą charakteryzującą się różnymi stylami architektury, posiadającą ponad 400 pomieszczeń. Zamek Książ to monumentalny kompleks architektoniczny o unikalnej lokalizacji. Warto go zobaczyć i poznać w pełnej krasie. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju mieści się w jedynym zachowanym w Polsce młynie papierniczym, pochodzącym sprzed 1562 roku. Unikatowa papiernia tworzy bezcenny w skali Europy zabytek techniki, który decyzją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2011 roku uzyskał status pomnika historii. Muzeum Papiernictwa to wyjątkowe miejsce, które dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym zostało zrewitalizowane i unowocześnione. W tym roku muzeum obchodzi swój jubileusz 50-lecia istnienia. Światełko, o, dobrze. Drodzy Państwo, najlepszy produkt turystyczny, nominacje wyświetlone, a o ujawnienie decyzji kapituły dotyczącej zwycięzcy w tej kategorii poproszę wicestarostę Dzierżoniowskiego, pana Marka Pioruna oraz burmistrza Kłodzka, pana Michała Piszko. Zapraszam panów. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Sudecki Kryształ 2018 w kategorii najlepszy produkt turystyczny otrzymuje Zamek Książ, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałbrzychu. Gratulujemy. Zamek Książ. O odebranie nagrody proszę panią prezes zarządu, panią Annę Żabską. Najlepszy produkt turystyczny. Gali Sudeckie Kryształy 2018, Zamek Książ w Wałbrzychu. W tej kategorii kapituła postanowiła przyznać dwa drugie miejsca, które otrzymują. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, które w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia. O odebranie dyplomu proszę pana dyrektora Macieja Szymczyka. Oraz Pałac Bielawa Hotel Spa Sport. O odebranie nagrody poproszę panią Monikę Babicką.
Czekaj, zmieścimy się wszyscy na tej scenie. Drodzy Państwo, trzecie miejsce kapituła konkursowa przyznała Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju. Prosimy o odebranie dyplomu panią dyrektor muzeum. To nie koniec nagród. Kapituła postanowiła również przyznać w tej kategorii wyróżnienia dla Questy w Nowej Rudzie, oraz dla firmy Piernikarnia Śląska z Niemczy. Przedstawiciele zapraszam na scenę po odbiór dyplomów. I czas dla Piotra, fotoreportera. Gratuluję Państwu bardzo serdecznie w imieniu wszystkich, w imieniu kapituły. Najlepsze produkty turystyczne tej gali na scenie. Dziękuję. Drodzy Państwo, wracamy do sztuki, tym razem zmiana klimatu. Na scenie muzyk, kompozytor, freestyler, jeśli chodzi o swój instrument, wirtuoz gitary, w szczególności jednego z moich ulubionych instrumentów, czyli gitary dobro, a także techniki slide. Wszechstronna muzyczna osobowość harmonijnie łączy w swojej twórczości tradycję i nowoczesność. Jest twórcą i liderem alternatywnej formacji von Zeit. Jego solowe koncerty to przepełniony pozytywną energią, tak zwany performance, ale nie może być inaczej, bo rzeczywiście dzieje się wiele. O jego występach i słusznie recenzenci piszą. Mistrz przemówił, kosmos, zjawisko, geniusz. Puchowski to potęga. Już za moment podłoga, jak Państwo widzą, tak zwana podłoga, to w slangu muzyków tak się nazywa ten zestaw różnych. O, a pan Roman objawił nam się ze swoją gitarą dobro i za moment właśnie przystąpi do części artystycznej. Pan Roman Puchowski, jeszcze raz wielkie brawa. Drodzy Państwo, witam serdecznie w tym pięknym miejscu. Pozwolę sobie rozpocząć krótki mini recital pewną piosenką, którą napisałem jakiś czas temu, zainspirowany rozmowami z moim osobistym głosem wewnętrznym. Proszę mi powiedzieć, kto z Państwa prowadzi regularne konwersacje ze swoim głosem wewnętrznym? Ręka do góry, proszę. Brawa dla odważnych. Ja wiem, że wszyscy mu rozmawiają, ale nie wszyscy mają odwagę się przyznać nawet przed sobą. A proszę mi powiedzieć, kto z Państwa miał do czynienia z taką sytuacją, że jego głos wewnętrzny jawił się głosem odmiennej płci? Jeszcze nie.
Proszę Państwa, to jest haczyk. To jest haczyk. Brawa. Mnie często upomina babcia. I mówiła, widzisz, coś narobił? A innym razem, kiedy mówię, tak, jedź, idź, zrób. Pojechałem, zrobiłem, nabroiłem. Widzisz, coś narobił? Także to, że czasem autorytety płci odmiennej przemawiają w naszych głowach, proszę Państwa, nic złego. Piosenka nosi przewrotny tytuł Big Bad Brother. Walking down the street, swimming in my mind. The town is humming, buzzing around. My walk is like a clock, according to my heart. But the way chosen, big bad brother of mine. Here comes temptation. So easy to change, so easy to fail. Now I hear him shouting, laughing loud. He's a big bad brother, brother of mine. He's a big bad brother, brother of mine. Big bad brother. I hear Big Bad Brother calling my name. He's calling my name, calling my name. Walking down the street, swimming in my mind. The town is humming, buzzing around. My walk sounds like a clock according to my heart. But the way he's a big bad brother, brother of mine. Big bad brother, brother of mine. He's a big bad brother, brother of mine. Big bad brother. Składałem oręża, pani niczego nieświadoma żyła. Na mojej szyi nabrzmiewała powolnie.
kieszonki, kapelusze i płaszcze wyglądały męskiego aromatu. Temat powoli dojrzewał, marzenia splotły się w jedno w błyskawicznym porozumieniu. Zostawiliśmy posady bez skazy, otworem świat naprzeciwko czekał. Nie czekał długo. Przed nami spała jurata, zanurzeni w morskiej toni błogo. Bałtyk nas kołysał spokojnie, napawaliśmy się ogniem i wodą. Przed nami spała jurata, zanurzeni w morskiej toni błogo. Bałtyk nas kołysał frywolnie, napawaliśmy się ogniem i wodą. W błyskawicznym porozumieniu zostawiliśmy posady bez skazy. Otworem świat naprzeciwko czekał, nie czekał długo. Przed nami spała jurata. Jeszcze raz. Morskiej toni błogo. Napawaliśmy się ogniem i wodą. Napawaliśmy się ogniem i wodą. Roman Puchowski, bardzo serdecznie dziękujemy panie Romanie. Jednocześnie to było doświadczenie na żywym organizmie. Przeszli państwo casting do chórów pana Romana także. W trasę koncertową niebawem, ale takie chóry tylko na gali Sudeckie Kryształy, panie Romanie. Nigdzie więcej pan takich nie będzie miał. Dziękujemy serdecznie. Porządkujemy scenę powoli, ale też specjalnie nie zwlekając. Przejdźmy do następnej kategorii, trzeciej kategorii tegorocznej gali. Najlepszy produkt lub usługa.
Firma optyczna Glass z Dzierżoniowa to nowe spojrzenie na badanie i obsługę klienta w salonie optycznym. Dzięki badaniu wzroku w technologii DNA Scan, w połączeniu z odpowiednim doborem, pomiarami i montażem szkieł do opraw okularowych, możliwa jest najdokładniejsza korekta wad wzroku. Zarówno salon, jak i gabinet dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Firma Glass oferuje oprawy okularowe najlepszych światowych producentów. Standardowym produktem firmy Cemar z Bielawy są suszarki Targos. Są to wysoce specjalistyczne urządzenia służące do osuszania i oczyszczania jezdni przed oznakowaniem poziomym. Firma produkuje je już od ponad 10 lat. Klienci używają ich w całej Europie, Rosji oraz Australii i Nowej Zelandii. Cemar posiada patent na te maszyny oraz na system usuwania soli z jezdni za pomocą suszarki. Maszyny produkują samodzielnie według własnego projektu. Również cała elektronika oraz oprogramowanie suszarki Targos jest autorstwa pracowników firmy Cemar z Bielawy. Firma REMS z Bielawy to producent wysokiej jakości materacy piankowych. Produkowane przez firmę materace można dostosować zarówno do wagi osoby na nim śpiącej, jak i indywidualnych preferencji dotyczących twardości. Stosowane przez REMS materiały są najwyższej klasy i mogą konkurować jakością z największymi firmami w tej branży. Co najważniejsze, cenowo nie mają zbyt wielkiej konkurencji. Firma mieści się w Bielawie na terenie byłych zakładów Bielbaw, a jej produkty cieszą się dużą popularnością w całej Europie. Na Świdnickiej znajduje się w centrum miasta na jednej z najbardziej ruchliwych ulic handlowych Dzierżoniowa. Konkurencyjność salonu polega na rzetelnym zbadaniu potrzeb wzrokowych wszystkich klientów oraz profesjonalnym doradztwie w zakresie doboru odpowiedniej korekcji. Optyką zajmują się już od 15 lat i stale zdobywają nową wiedzę i umiejętności. Pracują na najnowocześniejszym sprzęcie optycznym, uzyskując perfekcyjnie dopasowane soczewki okularowe do każdego rodzaju oprawy. Specjalizują się w obsłudze klientów oczekujących okularów do uprawiania sportów ekstremalnych. To były nominacje. A teraz o odczytanie decyzji kapituły poproszę pana Macieja Awiżenia, starostę Kłodzkiego, oraz pana Romana Kaczmarczyka, burmistrza Lądka Zdroju. Zapraszam panów. Raz, dwa, trzy. Wiedziałem, że będziemy razem. Zauważyłeś, że dwie firmy to optyki. Panowie... Śmiejesz się ze mnie, tak? Panowie, ja jeszcze jeden tu jestem. Przeczytasz? No dobrze. O, mój faworyt. Właśnie na reklamie było nie do końca, tak, ale Sudecki Kryształ 2018 otrzymuje Cemar z Bielawy. Firma Cemar z Bielawy, producent suszarek do asfaltu. O odebranie statuetki Sudeckiego Kryształu poproszę przedstawicielkę firmy Cemar, panią Monikę Blukacz. I nagrody następne. Drugie miejsce w tej kategorii otrzymują właściciele firmy REMS z Bielawy. Prosimy przedstawicieli o odebranie nagrody.
Rems Bielawa, drugie miejsce. Kapituła postanowiła również przyznać 2/3 miejsca, które otrzymują Optyk na Świdnickiej oraz Glas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Dzierżoniowa. Przedstawicieli proszę o odebranie dyplomów. Dwa trzecie miejsca, Optyk na Świdnickiej. Panowie się podzielą, czy... I Glas spółka z Dzierżoniowa. Panowie się podzielili, słyszeli państwo. Optyk na Świdnickiej, zapraszam do mnie. Drodzy państwo, wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje także Klub Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej. Zapraszam przedstawiciela po odebranie wyróżnienia. Przedstawicielkę, z tego co widzę. Tak, jeszcze voucher, nagrody dodatkowe dla zwycięzcy w tej kategorii. Bardzo proszę zwycięzcę, laureatkę o zabranie głosu. Jeśli chcą państwo także coś powiedzieć, to mikrofon jest dla państwa. Bardzo proszę. Proszę państwa, te nasze maszyny są nie tylko z metalu. Te nasze maszyny są z pasji do tworzenia, są z miłości do nowoczesnej techniki i są z pragnienia dążenia do doskonałości. Dlatego jest mi tym bardziej przyjemnie, jestem tym bardziej wzruszona. Jestem tu w zastępstwie mojego szefa Andrzeja Centnera, właściciela firmy, który włożył ogromną pracę właśnie w te suszarki. Dziękuję bardzo. I pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy bardzo. Szybko, sprawnie. Dziękujemy, Piotrze. Gratulacje raz jeszcze dla wszystkich państwa. I skoro to gala, gala nagród, to oczywiście przejdziemy do następnej kategorii, czwartej już w kolejności. Poproszę o nominację. Najlepsza inwestycja. Sudeckie Centrum Komunikacyjne to jedna z największych inwestycji, rewitalizująca nie tylko dworzec PKP, ale dużą część Dzierżoniowa. Dzięki pozyskaniu ponad 12 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego udało się przywrócić świetność nie tylko starego budynku dworca, ale uruchomić również prawdziwe centrum przesiadkowe dla wszystkich turystów przyjeżdżających w Góry Sowie. To największe dofinansowanie pojedynczej inwestycji w historii dzierżoniowskiego samorządu. Sudeckie Centrum Komunikacyjne to prawdziwa wizytówka całego powiatu dzierżoniowskiego. Firma Tridon Camp Product w Kudowie Zdroju wchodzi w skład grupy Ideal Tridon, największego amerykańskiego producenta obejm i opasek zaciskowych na rynku Ameryki Północnej. Obecnie na całym świecie we wszystkich oddziałach pracuje 1000 pracowników, generujących roczny obrót przekraczający 200 milionów dolarów. Główna siedziba mieści się w stanie Tennessee z zakładami produkcyjnymi w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Meksyku i oczywiście w Polsce w Kudowie Zdroju. Zakład produkcyjny w Kudowie Zdroju w najbliższym czasie osiągnie zatrudnienie 100 osób. Jest miejscem produkcji oraz działu i rozwoju nowoczesnych technologii na całą Europę. Nakłady inwestycyjne w zakład w Kudowie Zdroju osiągnęły już wartość 12 milionów euro. Właściciele firmy Tridon zdecydowali się na Kudowę Zdrój ze względu na dobre otoczenie inwestycyjne, wartościowy rynek pracy oraz znane już teraz w Stanach Zjednoczonych uroki regionu Kudowy Zdroju.
czerwcu tego roku w Lądku Zdroju oddano do użytku nowoczesne przedszkole integracyjne z oddziałem żłobkowym. Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskanym środkom unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Celem projektu było zwiększenie dostępu i upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Kwota wsparcia niemała, bo ponad 5,5 miliona złotych. W kwietniu ubiegłego roku została wbita pierwsza łopata. Dziś przedszkole jest w pełni wyposażone i działa z myślą o rodzicach i najmłodszych mieszkańcach Lądka Zdroju. O tym, kto zwyciężył w tej kategorii, poznamy dzięki Krzysztofowi Zawadzkiemu, prezesowi firmy Franconia Poland, oraz Tomaszowi Kilińskiemu, burmistrzowi Nowej Rudy, których zapraszam na scenę. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Łamiemy pieczęć. Zobaczmy, co tutaj mamy. Szanowni Państwo, kryształ otrzymuje Sudeckie Centrum Komunikacyjne w Dzierżoniowie. Sudeckie Centrum Komunikacyjne w Dzierżoniowie. Odebranie nagrody proszę burmistrza Dzierżoniowa, pana Dariusza Kucharskiego. Voucher u stóp pana burmistrza i dodatkowy voucher też. Gratulacje raz jeszcze. Sudeckie Centrum Komunikacyjne w Dzierżoniowie wygrywa w tej kategorii. Ale drugie miejsce kapituła postanowiła przyznać gminie Lądek Zdrój za budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami żłobkowymi. O odebranie dyplomu prosimy burmistrza Lądka Zdroju pana Romana Kaczmarczyka. Trzecie miejsce w tej kategorii przyznano amerykańskiej firmie Skudowy Zdroju, Trident Clamp Products. Przedstawiciela firmy prosimy o odebranie dyplomu. Zapraszamy Panią również. Drodzy Państwo, i o zabranie głosu poproszę Pana Burmistrza Kucharskiego. Bardzo proszę. Tamten mikrofon, tak, taki bardziej godny jest. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Zmienia się Polska, zmienia się Dzierżoniów, zmienia się Dolny Śląsk. No, tego typu nagrody pokazują, że warto to robić i takie centrum, my to mamy taką nazwę roboczą przesiadkowo, ale to jest centrum komunikacyjne. Ja jestem przekonany, że tak jak kiedyś mówiłem tutaj o drodze krajowej numer 8, teraz takie centrum przesiadkowe w Dzierżoniowie będzie taką wizytówką naszego miasta. Goście, którzy przyjadą do nas, będą naprawdę dumni z tego. My będziemy dumni, a goście będą zadowoleni, że w takim świetnym miejscu się znajdą i przejadą sobie w Góry Sowie, które są naszą piękną wizytówką naszej ziemi dzierżoniowskiej. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie i wszystkiego dobrego. Gratulujemy serdecznie. Zdjęcie wspólne. Zapraszamy tutaj, panie burmistrzu, z wszystkimi atrybutami nagród. Dziękujemy serdecznie. Raz jeszcze gratulacje dla wszystkich Państwa.
Czas na, o bogato w tym roku jest, czas na następny występ tego wieczoru. Fantastyczna dziewczyna za chwilę stanie na scenie. Nagrała swoją płytę Fenix, to już następna jej autorska płyta. Tym razem, co jest istotne, za chwilę wyjaśnię dlaczego, w całości nagrana w stroju 432 Hz. To jest częstotliwość tak zwana pitagorejska. Brzmienie płyty, tradycja bardzo akustyczna, także nagrywana w tej częstotliwości. To zresztą nie tylko ona ma takie pomysły, moim zdaniem całkiem rozsądne. Kilka lat temu tym samym pomysłem dzielił się ze mną Leszek Możdżer, który zgodnie zresztą z taką muzyczną tradycją twierdzi, że nagrywanie, a tak większość płyt, piosenek, wszystkiego, co Państwo słyszą w radiu, czy w telewizji, czy na festiwalach, łącznie z disco polo, jak nie mam, nagrywane jest w stroju 440 Hz. Natomiast ten strój jest o 8 Hz niższy, 432, i to jest taki bardzo starogrecki strój, pierwotny strój, którym strojono instrumenty akustyczne. Każdy z nas wibruje, generalnie fale są wokół nas i mówi się, że ten strój, znaczy mówi się, są dowody na to, że taki strój właśnie, 432, to jest strój najbliższy, nie wiem, śpiewom ptaków, szumowi morza albo drzew, czyli taki najbardziej naturalny strój, organiczny także dla człowieka. No i to tyle, taki przydługi może mój wywód na temat tego stroju, ale to rzeczywiście jest bardzo istotne. Leszek kiedyś dzielił się taką informacją sprawdzoną na wielu koncertach, gdy obniżył strój swojego fortepianu. Publiczność inaczej, słowem bardziej naturalnie i chętniej reagowała na utwory, które wykonywał, a wykonywał te same tylko w tym stroju niższym. Ale wracam do Małgosi. Fenix, następna autorska płyta tej fenomenalnej artystki, która także, pan Roman powiedział, że prowadzi taką rozmowę z wewnętrznym swoim głosem. Ona bardziej ze swoim ego i to bardziej w kategoriach walki z nim, o tym mniej więcej jest ta płyta, ale jest bardzo autorska. Przypomnę, że ona wygrywała w programach takich jak Szansa na sukces, nie tylko występowała, ale także zwyciężała w finałach oraz przypomnijmy fantastyczny występ i zwycięstwo w Must Be The Music przed Państwem. Szata Kuś! Dobry wieczór. Toczyłam walkę z ego, myślałam, że wygasnę. A teraz chylę czoło postaci własnej. Wszystko, co było zapisane, jest już we mnie. Niejedną strzałą przeszyte moje wnętrze. Z każdym tatuażem oddycham coraz pewniej, bo nic mnie nie zabiło, jestem tu i będę. Jestem strażnikiem swojej wolności, świadoma własnej wartości, motylem światła w sobie jestem. Strażnikiem swojej wolności, świadoma własnej wartości, motylem światła w sobie jestem. No, oh, oh. Digi, digi. Są rzeczy, których czasem nie da się dokonać, lecz akceptacją dałam radę je pokonać. Było łatwo, powiem, prawie zgubiłam drogę. Z podciętym skrzydłem nauczyłam się szybować. Ktoś mi powiedział, jesteś tym, co wybierasz. Nie rozpamiętuj więc, lecz utwórz nowy schemat. Zmieniłam me spojrzenie, stworzyłam moje brzmienie. Stałam się tym, kim narodziłam się. Jestem strażnikiem swojej wolności, świadoma własnej wartości, motylem światła
w sobie jestem, no a jestem strażnikiem swojej wolności, świata ma własnej wartości, motylem światła w sobie jestem, no o. Chcę widzieć wszystko niezależnie od jakości, chcę poczuć każdą chwilę mocne aż do kości, chcę pokonywać lęki, wszystkie swe słabości, budować historię w teraźniejszości, oddychać spokojnie w naszej miłości, mieć pewność, że umiemy chronić wolności, odkrywać, kim jesteśmy bez żadnej ironii, trzymać cały świat na otwartej dłoni. Jestem strażnikiem swojej wolności, świata ma własnej wartości, motylem światła w sobie jestem, no o, jestem strażnikiem swojej.
Serdecznie dziękujemy. Maciek, Edi. Bardzo dziękujemy. Szata Kuś ze swoim zespołem. Wracamy do gali Sudeckie Kryształy 2018 i to będzie następna kategoria. Bardzo proszę o to nominację. Najlepsza impreza promująca region. Jak co roku w ostatni weekend lipca w gminie Pieszyce odbywa się impreza pod hasłem Uphill Gursowich. Co roku na to wydarzenie przyjeżdża coraz większa liczba fanów tego sportu, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Trasy zawodów wyłączone są z ruchu pojazdów, co pozwala zawodnikom i organizatorom poczuć się bezpiecznie i komfortowo. Jak zwykle zgodnie z zasadami cyklu, zawodnicy ścigają się w trzech konkurencjach. Na nartorolkach sportowych, techniką klasyczną i dowolnie oraz na sprzęcie z pompowanymi kołami. Impreza ta z pewnością jest świetnym pomysłem na letnią promocję Gursowich. Festiwal filmowy Spektrum w Świdnicy to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego widzowie mają okazję zobaczyć filmy, które nie miały jeszcze swojej premiery albo dopiero weszły do kin. To często laureaci tegorocznych festiwali w Wenecji, Karlowych Warach czy Gdyni. Filmy już utytułowane, ale także kandydaci do przyszłorocznych Oscarów. Goście festiwalowi to znani i cenieni reżyserzy, aktorzy oraz operatorzy zdjęć. Z jednej strony jest to propozycja kina światowego, z drugiej podkreślająca naszą lokalną, ponieważ pojawiają się filmy, do których zdjęcia były kręcone w Jaworzynie Śląskiej czy Wałbrzychu. CZPL Festiwal to impreza plenerowa, której wydarzenia w większości odbywają się w sercu uzdrowiska Kudowy Zdroju, Parku Zdrojowym. Głównym wydarzeniem festiwalu jest koncert galowy z udziałem największych gwiazd estrady polskiej i czeskiej. W ciągu 3 lat edycji na scenie w Kudowskim Teatrze pod Blachą wystąpili m.in. Jaromir Nochawica, Helena Wondraczkowa, Ewa Farna, Andrzej Sikorowski i wielu, wielu innych. Koncert galowy realizowany jest przez program Drugi Telewizji Polskiej i prowadzony od samego początku przez niezastąpionego Artura Andrusa. A zatem, drodzy Państwo, mamy nominację, a ogłoszenie decyzji kapituły w tej kategorii. Proszę pana Jerzego Terleckiego, burmistrza Polanicy Zdroju oraz prezesa, pana prezesa uzdrowiska Lądek Długopole S.A. Zbigniewa Piotrowicza. Zapraszam panów. I czekamy na werdykt, który jest w kopercie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Sudecki Kryształ 2018 roku w kategorii Najlepsza impreza promująca region otrzymuje Czesko-Polski Festiwal w Kudowie Zdroju. Czesko-Polski Festiwal Kudowa Zdrój na scenę. Zapraszam po odbiór statuetki, dyplomów, nagród Piotra Maziarza, burmistrza Kudowy Zdroju oraz pomysłodawcę tego wydarzenia, pana Pawła Królikowskiego. Zapraszam serdecznie pana. Z Pawłem od dawna umawiamy się na spotkanie, wyszło, że na zamku.
Drodzy Państwo, drugie miejsce, brawa oczywiście, zasłużone raz jeszcze, zwycięzcy tej kategorii, najlepsza impreza promująca region. Ale drugie miejsce przyznano festiwalowi filmowemu Spektrum w Świdnicy. Trzecie miejsce otrzymuje Uphill Gursowich w gminie Pieszyce. Przedstawicieli zapraszam na scenę po odbiór dyplomów. Przedstawicielki w takim razie. Drugie miejsce, festiwal filmowy Spektrum w Świdnicy. Trzecie miejsce, Uphill Gursowi w gminie Pieszyce. Drodzy Państwo, w tej kategorii zostały również przyznane wyróżnienia dla i przedstawicieli wszystkich wyróżnionych zapraszamy po odbiór dyplomów. A zatem wyróżnienia dla Forum Kobiet Przedsiębiorczych. Finał Metamorfozy z Joanną, Robertem i ekspertami. Dolnośląski Festiwal Muzyczny. Oraz Festiwal Letnie Zderzenie Teatrów Przestrzeń i Forma. Tak. Jeszcze dyplom dla Zdarzenia Teatrów Przestrzeni Forma. No i bardzo proszę, mikrofon dla zwycięzców. Niektórych pewno zdumiewa czasami moja obecność tutaj, myślą sobie, że przyjeżdża taki jakiś taki gość, który coś tutaj miesza, a sytuacja jest taka bardzo serdeczna i bardzo rodzinna. Mianowicie ja się w moim rodzinnym mieście w Zduńskiej Woli dowiedziałem, że ja jestem stąd. Mianowicie jakieś 150 lat temu mieszkańcy Zduńskiej Woli stali się mieszkańcami tego miasta wtedy, kiedy był wielki boom gospodarczy w ziemi obiecanej w Łodzi i w okolicach. I tam wtedy z Kotliny Jeleniogórskiej, Kotliny Kłodzkiej ciągnęli ci, którzy byli tkaczami. I stąd moja rodzina znalazła się pod Łodzią, a mnie zawsze ciągnęło w Kotlinę Kłodzką, tutaj, do gór, w Sudety. Tutaj było moje wrzeciono życia schowane i często tutaj zaglądam. Myślę sobie, że jeszcze sporo dla tej ziemi mogę zrobić. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Jest mi niezmiernie miło i to wielki zaszczyt. No nie byłoby tego festiwalu, gdyby nie Paweł Królikowski. Oczywiście zapraszamy na czwartą edycję, lipiec. Myślę, że ten festiwal będzie już w Kudowie zawsze. Dziękuję bardzo. Gdyby nie otwartość burmistrza. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie wszystkich laureatów, bardzo proszę. Piękne określenie, wrzeciono życia. Jakoś tak mi przyszło w to głowę. Piękne, poetyckie, strasznie. No i tyle w tej kategorii. Gratulujemy Państwu, dziękujemy serdecznie. To jest chyba jeszcze drugi wątek, nie? Dla Piotrka. Drodzy Państwo, przed nami nowa kategoria. Najlepsza firma bądź instytucja sprzyjająca seniorom. Najlepsza firma, instytucja sprzyjająca seniorom.
Praca na rzecz i z osobami starszymi to jeden z głównych priorytetów działalności Uzdrowiska Lądek Długopole S.A. Otoczenie seniorów troską i wsparciem w ich codziennym życiu to bardzo ważna i kluczowa kwestia działalności spółki. Dlatego też występujące w kurortach unikatowe surowce naturalne oraz doświadczenie pracowników uzdrowiska skłoniły do opracowania wyjątkowych programów dedykowanych seniorom, łączących w sobie to, co w obu kurortach najcenniejsze. Uzdrowisko Lądek Długopole S.A. to nie tylko miejsce rehabilitacji i leczenia, to przede wszystkim instytucja otoczenia senioralnego, oferująca wiele programów edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, zdrowotnych, turystycznych i wypoczynkowych. Każdy senior znajdzie coś dla siebie, bo Uzdrowisko Lądek Długopole S.A. to lider w kreatywnym działaniu na rzecz ludzi starszych, którym po wizycie w tym miejscu zawsze ubywa lat. Gmina Miejska Nowa Ruda to miasto wielopokoleniowe, które myśli o każdej grupie społecznej. Duży nacisk stawia na integrację środowiska senioralnego, realizując wiele programów, m.in. takich jak Mobilny Senior czy Życie Zaczyna się po 60. Władze Nowej Rudy powołały również Radę Seniorów, w skład której weszli przedstawiciele organizacji senioralnych z terenu miasta. Od 10 lat w mieście funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku, który od samego początku wspierany jest przez miasto, otoczenie kulturalne oraz biznesowe Nowej Rudy. W ślad za inicjatywami, które powstają w ramach tej organizacji, idzie wsparcie finansowe, osobowe, merytoryczne i rzeczowe. Dzięki zaangażowaniu środków finansowych Gminy Miejskiej Nowa Ruda udało się m.in. urządzić zewnętrzne siłownie i skwery rekreacyjne, z których chętnie korzystają seniorzy, integrując się z dziećmi i młodzieżą. Gmina posiada także kartę seniora, która uprawnia osoby po 60 roku życia do korzystania z atrakcyjnych zniżek u wielu podmiotów działających na terenie miasta. Dzierżoniów jest miastem, w którym systematycznie wzrasta liczba osób starszych. Obecnie powyżej 60 roku życia jest ponad 8700 seniorów, co stanowi 27% mieszkańców. W 2014 roku z inicjatywy burmistrza została powołana Dzierżoniowska Rada Seniorów jako organ konsultacyjny, opiniodawczy i doradczy w sprawach dotyczących seniorów. Miasto wspiera wszystkie organizacje senioralne oraz wdrożyło wiele programów pomocowych, m.in. takich jak Karta Seniora czy Pudełko Życia. W Dzierżoniowie już od lat przy dużym wsparciu władz miasta działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, który czynnie angażuje się w życie społeczne i kulturalne miasta. Dzięki pozyskaniu aż 7 milionów złotych ze środków unijnych w Dzierżoniowie powstaje wyjątkowy na skalę całego regionu Dom Seniora, w którym skupiać się będą wszystkie organizacje senioralne z całego miasta. Dzierżoniów to miasto przyjazne seniorom. O wręczenie statuetki w tej kategorii proszę panią burmistrz Pieszyc, panią Dorotę Konieczną-Enozel oraz pana Piotra Maziarza, burmistrza Budowy Zdroju. Sudecki Kryształ 2018 w kategorii najlepsza firma, instytucja sprzyjająca seniorom otrzymuje Uzdrowisko Lądek Długopole S.A. Gratulacje. Pana prezesa zarządu uzdrowiska zapraszamy, Zbigniewa Piotrowicza. A zatem nowa kategoria, najlepsza firma i instytucja sprzyjająca seniorom. Uzdrowisko Lądek Długopole S.A. Drugie miejsce, i to już ja mam napisane, powiększymy w związku z tym grono burmistrzów, którzy stoją na scenie. Drugie miejsce w tej kategorii otrzymuje Gmina Miejska Dzierżoniów, a trzecie Gmina Miejska Nowa Ruda. Burmistrzów zapraszam na scenę.
teraz to nie. Drodzy Państwo, głos ma oczywiście zwycięzca tej kategorii, Panie Burmistrzu. Ja się zwyczajnie mogę potrzymać. Panie Prezesie, przepraszam, już wszystko Szanowni się posypało. Państwo, przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się tej nagrody. Nie wiem, może nie wszyscy będą w to wierzyć, ale naprawdę nie spodziewałem się tej nagrody. I bardzo dziękuję za to wyróżnienie, bo to jest efekt kilku lat naszej wspólnej pracy. Natomiast ja chciałbym jeszcze zaznaczyć, że ogromne zasługi w tym, że zostaliśmy zauważeni i właśnie w tej kategorii. Ogromne zasługi położyła w tym swoją pracą pani Iwona Sobolewska, szefowa działu sprzedaży, która konsekwentnie od paru lat tworzy projekty, programy. Bardzo prosimy, Iwona. Która konsekwentnie od kilku lat tworzy kolejne projekty, kolejne programy, które pozwalają diagnozować, leczyć i rehabilitować seniorów nie tylko z Dolnego Śląska, ale również z wielu ościennych województw. Bardzo serdecznie dziękuję Tobie i wszystkim pracownikom uzdrowiska. Dziękuję uprzejmie. Bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję. Gratuluję wszystkim Państwu, wszystkim nagrodzonym w tej nowej kategorii. Przed nami następna kategoria. Najlepszy produkt regionalny. Odpowiednio dobrane surowce najwyższej jakości, receptura skomponowana przez wykwalifikowaną kadrę technologów, nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości technologia pozwala na przygotowanie najwyższej jakości piwa sowiego oraz wyjątkowego kwasu chlebowego. Produkty piwne z Bielawy cieszą się dużym uznaniem smakoszy i sprzedawane są w całym regionie Gursowich, Kotliny Kłodzkiej, Kotliny Jeleniogórskiej oraz Wrocławia. Jest to wyjątkowy produkt regionalny, kupowany często jako suwenir z naszego regionu. Browarze Jedlinka w Jedlinie Zdroju już od lat produkuje się wyjątkowe piwo rzemieślnicze, niefiltrowane i niepasteryzowane. Dotychczas udało się wyprodukować 17 gatunków piwa, z czego 5 jest dostępnych przez cały rok na miejscu, jak i w butelkach. Pozostałe 12 gatunków to piwa sezonowe, produkowane okazjonalnie. Browar Jedlinka to znane miejsce na mapie piwowarskiej Polski. Cała wyprodukowana ilość piwa sprzedawana jest na miejscu. Winnica Bielawska to wyjątkowy produkt regionalny. Pierwsze winorośla odmiany Riesling zasadzone zostały w kwietniu 2015 roku. Następnie w 2016 roku dosadzono pełnego słodyczy Solarisa. Obecnie na winnicy uprawiane są takie odmiany jak Riesling, Solaris, Chardonnay, Pinot Noir czy Sauvignon Blanc. Wino tworzone jest tu z pasją i pełnym zaangażowaniem, z owoców ręcznie zbieranych i wyselekcjonowanych. Klimat i położenie na łagodnym zboczu tworzą idealne warunki do rozwoju winorośli. W 2018 roku winnica Bielawska rozpoczęła sprzedaż swoich win. Obecnie w sprzedaży dostępne są dwa rodzaje wina: półwytrawny Riesling oraz półsłodki kupasz Solaris and Riesling. No dobrze, to mamy to. O wręczenie nagrody w tej kategorii proszę panią Elżbietę Szumską, właścicielkę kopalni Złota w Złotym Stoku oraz pana Tomasza Dymkowskiego, właściciela hotelu Niemcza Spa. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór.
To... Tylko zadam panu pytanie. Pan lubi piwo? Wino? No, a kto nie lubi? Zaszczyt wręczyć nagrody w tak wspaniałej publiczności. Natomiast ja otworzę, a pani będzie czytała. Bo ja jestem przygotowana. Okularów nie mam. Nie... Trudno wybrać optyka. Na pewno tak. Sudeckie Kryształy 2018 roku w kategorii najlepszy produkt regionalny otrzymuje Bielawska Wytwórnia Napoi za piwo Sowie i kwas chlebowy. Bielawska Wytwórnia Napoi za produkcję piwa sowiego i kwasu chlebowego. Drugie miejsce w tej kategorii otrzymuje Browar Jedlinka z Jedliny Zdroju. Zapraszamy po odbiór dyplomu. Trzecie miejsce. Winnica Bielawska. Drodzy Państwo, w tej kategorii kapituła postanowiła również przyznać wyróżnienia dla Białej Lokomotywy Leszka Kopcia z Nowej Rudy. Gospodarstwa rolnego Halinówka z Podolina w gminie Pieszyce. Oraz serów lutomierskich z Lutomierza oczywiście w gminie Stoszowice. Gratulacje. Laureata pierwszego miejsca. Proszę o zabranie głosu. Dobry wieczór Państwu. Jestem bardzo, bardzo zaskoczony tą nagrodą. Nie spodziewałem się. Oznacza to, że posmakowało Państwu. Także polecamy i zapraszamy do sklepów i do naszego browaru. Dziękuję serdecznie. Marketing, dźwignią handlu. Gratulacje. Zdjęcie pamiątkowe. Bardzo proszę. I dziękuję Państwu, gratulując oczywiście z całego serca wszystkich wyróżnień. Adam, jest film? Nie ma, dobrze. Przed nami ostatnia kategoria, w której wręczona zostanie statuetka, zarazem jedyna, to rzeczywiście bardzo istotna kategoria, ponieważ to nie kapituła przyznaje tę nagrodę, lecz telewizowie telewizji sudeckiej, którzy głosowali na nominowanych przy użyciu systemu SMS. O wręczenie nagrody poproszę ubiegłorocznego laureata osobowości regionu, bo to ta kategoria, pana Dariusza Kucharskiego, burmistrza Dzierżoniowa. No właśnie. Pan patrzy na mnie. Ja na pana. Ktoś coś wie? Pan burmistrz wie. No już teraz wiem, tak. Proszę Państwa, bardzo mi miło wręczyć tą statuetkę w zasadzie. Tu nie było nominowanych. Tu faktycznie wszyscy z Państwa, wszyscy z nas wybraliśmy tą osobę. A tą osobą jest pan Roman Kaczmarczyk, burmistrz Lądka Zdroju.
Jeszcze jedno zdanie, jako ustępująca osobowość regionu. Naprawdę bardzo mi miło było przez ten rok trzymać tą nominację, tą statuetkę. Chciałbym bardzo gorąco pogratulować panu burmistrzowi. Lądek się rozwija świetnie, pięknie. Natomiast tak mi przyszło do głowy, bo od kilku lat jak tutaj jesteśmy, to takie są słowne przepychanki między panem burmistrzem i panem starostą. Jakby tutaj Maciej mógł też przyjść i coś powiedzieć takiego miłego, fajnego, proszę, jeżeli proszę. Można, tak? I tak nam się już to wszystko wymknęło pięknie ze scenariusza. Natomiast bardzo proszę, niech się burmistrz dzieje. Lądka Zdroju, pan Roman Kaczmarczyk, jest osobowością regionu 2018. Gratuluję. Szanowni Państwo, laudacja dwuwyrazowa. Burmistrz z ADHD. Brawa. Bardzo dziękuję. Ja tylko przypomnę, że nominacje były. To jest nagroda publiczności, to jest nagroda widzów Telewizji Sudeckiej. To oni głosowali, wysyłając SMS-y i właśnie w ten sposób dokonali wyboru. Bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim, którzy oddali głos na mnie. Tak 3 miesiące temu odebrałem tytuł burmistrza roku, teraz osobowość roku i tak zastanawiam się, dlaczego. W końcu. Myślę, że wynika to z tego, że wprowadziłem zupełnie nową jakość w zarządzaniu samorządem. Jako burmistrz, który pierwszą kadencję pełni, przeniosłem wszystko, co najlepsze, nauczyłem się w biznesie przez 20 kilka lat, prowadząc własną firmę. I myślę, że ta nowa jakość spowodowała, że w bardzo szybkim tempie to działa. Lądek Zdrój naprawdę idzie do przodu. I cóż, no zobaczymy, bo nie wiem, kiedy wybory u was w Polsce są? Bo u nas w Londynie Zdrój w przyszłą niedzielę, to... A w Polsce kiedy też? Nie wiesz, no... A rozumiem. Także zapraszam do Lądka, też jesteśmy na terenie gminy Lądek Zdrój. Bardzo serdecznie raz wszystkim dziękuję i życzę udanego wieczoru. Gratulacje raz jeszcze. Patrzcie, jaka to nieśmiertelna fraza, nie? Londyn, nie ma takiego miasta. Jest Lądek Zdrój. Piękne. Tak, tak. Szanowni Państwo, czas na sztukę, znowu przez wielkie S. Dziewczyna z Dzierżoniowa. Fenomenalna wokalistka. Z Moniką minęliśmy się w sensie artystycznym na scenie. Ostatnio w lutym chyba to było, przy okazji krajowych eliminacji do Eurowizji. Ona tam zaśpiewała przepięknie zresztą i przepiękną piosenkę Momentu. No ale kariera, już sporo dokonań ma na swoim koncie. Myślę, że doskonale ją znamy jako fenomenalną wokalistkę i śpiewa i gospel, i R&B, i muzykę popularną zwaną popem, ale tylko ona potrafi swoim głosem, swoim talentem okrasić tę muzykę popularną w ten sposób, że ona z takiego zwykłego popu przechodzi gdzieś przynajmniej o jedną półkę zdecydowanie wyżej. Zapominamy, że dziewczyna w Dzierżoniowie już grała na skrzypcach. Potem we Wrocławiu drugi stopień i te skrzypce gdzieś tam cały czas są w jej życiu, no ale od tego momentu dokonała już wiele. Padało dzisiaj ze sceny Szansa na sukces, tak jest oczywiście w przypadku Moniki również. Wiele, wiele nagród, także ostatnio płyta na koncie, a dzisiaj jest z nami przed Państwem Monika Urlik. Nie sama. Siebie nawet przed tobą, sercem
wolne jak wiatr, gdy schwytasz je, w twych dłoniach przestanie bić. Za każdy dzień, za miłość twą odpowiem, nim odejdę stąd. Za słońca blask, za nocy czar ocenią mnie, nim końca przyjdzie czas. Tu nic, że świat na progu dnia. Zapomnij, że sam oszalał i kryjąc twarz za gniewu tłem, spokojnie tak obwiń mnie. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie Państwa witam i bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj z Państwem być, tym bardziej, że jestem z tych okolic, z tych rejonów i rzadko się tutaj pojawiam, już nie tylko jako muzyk, ale też jako osoba i miałam przy tej okazji odwiedzić raz na pół roku mamę i dzisiaj mam dla Państwa szansę pośpiewać. Przywitałam Państwa piosenką Ty i ja, która była pierwszym singlem z mojego albumu, a teraz zaśpiewamy drugą piosenkę Nie wie nikt. Mm.
zapada zmrok. Będziesz sam, gdy twe życie przeminie. W starej szybie odbija się wzrok kogoś, kto od lat tak żyje. Nie zagłuszy ciszy wina smak, nie pomniejszy żalu pusta butelka. I rozumiesz, że przyjaciół brak, gdy jak kruche szkło serce pęka. Nie wie nikt, co się może stać. Nie wie nikt, co się jeszcze zdarzy, gdy ból skrzywi bladą twarz. To i tak zostaniemy z tym sami. Ja nie mówię, że to ma sens. Ja nie twierdzę też, że to na nic. Tylko życie tak trudne jest. Potrzeba siły, by sobie z nim radzić. Bo to jest wielka tajemnica, co dla kogo zapisane w gwiazdach. Odmienisz nic. Więc dlaczego właśnie dla mnie wymyśliłeś bajkę, panie, o człowieku, który sam przez życie musiał iść całkiem sam. Nie wie nikt, co się jeszcze zdarzy, gdy ból skrzywi bladą twarz. To i tak zostaniemy z tym sami. Ja nie mówię, że to ma sens. Ja nie twierdzę też, że to na nic. Tylko życie tak trudne jest. Potrzeba siły, by sobie z nim radzić. Bardzo. Drodzy Państwo, jeszcze zaśpiewamy dwie piosenki. Ja zaśpiewam, Konrad zagra. Dwie piosenki i to już nie będą moje utwory. Ostatnia piosenka to będzie taka niespodzianka, żeby Państwa wypuścić z energią i uśmiechem na twarzy. Ale teraz chciałam zaśpiewać dla Państwa piękną piosenkę jednej z moich ulubionych wokalistek. I nie będzie to dzisiaj wyjątkowo Whitney Houston, tylko Jessie Ware, Say You Love Me. Say you want me, that's all it takes.
heart's getting torn from your mistakes. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. And all that I've been thinking of is maybe that you might. Baby, it looks as though for today. Don't give me time, 'cause that's not the same. Ooh, I wanna feel burning flames when you say my name. I wanna feel passion flowing into my bones. I ostatnia, drodzy Państwo, piosenka, którą dla Państwa wykonamy dzisiaj. Jest to utwór Arety Franklin, akurat na ten czas dzisiejszy jak znalazł. Przedstawię tylko gitarzystę, który mi towarzyszył, Konrad Skowroński. Ja nazywam się Monika Urlik. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy dzisiaj z Państwem tutaj być i gratulujemy wszystkim wygranym i zwycięzcom i wyróżnionym i w ogóle wszystkim, którzy tutaj przyszli. A teraz zaśpiewamy piosenkę Think. Think, 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 you
morning band. I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with degrees, but I don't take too much IQ to see what you do to me. Better think, think about what you try and do to me. Yes, think, let your mind forget to still be free, cause freedom, hey, freedom, 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 I said freedom, 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 hey. People walk around every day, keep playing their games, gone. Gonna be losing away, be careful, don't lose your eyes. Think, huh, think about what you're trying to do to me. Yes, think, let your mind forget to still be free. People walk around every day, keep playing their games, go. I ain't gonna be losing away, be careful, don't lose yours. Think about what you're trying to do to me. Think, let your mind forget to still be free, cause you're Proszę bardzo. Monika Urlik. Że zeszła, wróciła, nie zmieniła się wcale. Monika Urlik kończy tę część oficjalną naszego spotkania przy okazji gali plebiscytu gospodarczego Sudeckie Kryształy, już mi się plącze, 2018. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za to spotkanie, serdecznie dziękuję za zaproszenie. To był zaszczyt stanąć przed Państwem, poprowadzić tę galę. Nazywałem się Artur O Matko Orzech w tym roku. Bardzo dziękuję, zapraszam na kolację, zapraszam na część nieoficjalną naszego spotkania. Dziękuję, dobrej nocy.
Wyłącznym partnerem transmisji na żywo jest Universal Music Publishing spółka z o.o., właściciel banku muzyki Paris Music. Sponsorem głównym gali plebiscytu Sudeckie Kryształy jest Santander Bank Polska. Patroni plebiscytu: marszałek województwa dolnośląskiego, starosta powiatu kłodzkiego, starosta powiatu dzierżoniowskiego, burmistrz Dzierżoniowa, burmistrz Kłodzka, burmistrz Polanicy Zdroju, burmistrz Pieszyc, burmistrz Nowej Rudy, burmistrz Lądka Zdroju, burmistrz Kudowy Zdroju. Mecenasami plebiscytu są Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Wektra S.A., Frankonia Pola, Uzdrowisko Lądek Długopole S.A., Villa Alina w Polanicy Zdroju, Browar Jedlinka, Hotel Dębowy Bioelnes and Spa w Bielawie, Hotel Niemcza Spa, Wino Moich Podróży, BQ Bernadetta Kulawik Studio Mody, Zamek na Skale w Trzebieszowicach, Ski Raft Spływy Pontonowe, Kopalnia Złota w Złotym Stoku. Plebiscyt gospodarczy Sudeckie Kryształy dofinansowany został z budżetu województwa dolnośląskiego. Właścicielem marki Sudeckie Kryształy oraz producentem wykonawczym gali w Zamku na Skale jest Telewizja Sudecka spółka z o.o.